Dzień dobry Polsko, witamy Was z Podkarpacia, z Gorzyc. Ja jestem Alex, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Dzisiaj gościmy u Czemka, mieszkańca tejże miejscowości. Czemuś, Ty masz lat ile? 34. Ile, ile? 34. 34. Czemku, korzystasz z internetu? Tak, korzystam. Aktywnie, często? Jak mogę, to korzystać. A kiedy ostatni raz korzystałeś? Cały czas korzystam. Aha, czyli jak możesz, czyli możesz cały czas, rozumiem. Czemuś, a co robisz w tym internecie? Grasz, filmy oglądasz, co tam porabiasz? Nieraz gram, nieraz oglądam i nieraz lubię poznawać nowych ludzi. I kogo na przykład poznajesz? Bo gry i filmy mnie nie interesują, bo ja nie jestem od tego. Nie jestem z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ale interesuje mnie, z kim zawierasz znajomości w sieci? Większość z dziewczynami. Z dziewczynami. To bardzo zdrowo ci powiem, bo jesteś mężczyzną. To tutaj masz plus. Ale powiedz mi, co to są za dziewczyny? Ile one mają lat? Ale poniżej 15 roku nie spotykam się. Ale ja się nie pytam teraz, czy się spotykasz. Patrz, wyprzedzasz fakty, o których no, w ogóle nie mówimy. Tak. Nie, no dobrze, ale ja się zapytałem, z kim korespondujesz, a nie z kim się spotykasz. No, z różnymi dziewczynami, kobietami. No i ile te dziewczyny mają lat? Spróbuj sobie przypomnieć. Bo ja tylko ci powiem, że jesteś mega aktywny w tej sieci. Ale powiedz mi, ile... Mówiliśmy to w domu. Nie, my nie wchodzimy tak na rozmowy do domu, nie. My sobie rozmawiamy tutaj na zewnątrz. Ale, Czemku, ale chwileczkę porozmawiamy i my odjeżdżamy od ciebie. My nie jesteśmy od tego, żeby tutaj stać godzinami, wiesz, my nie przyjeżdżamy na kawę. Czemuś, to ile te dziewczyny mają lat? 19, ale potem jeszcze tak się nie spotykamy. Okej, okay. Jeszcze raz od ilu, bo nie słyszałem tak niewyraźnie mówić. Od ilu mają lat? Piszą więcej. Piszą więcej? A mają mnie. Czy to jest twój komunikator? Twój? Czemek, jesteś tak pogadany, tak intensywnie naparzasz wiadomości. Ja teraz nagle ci mowę odbieram. Twój komunikator? Jakoś się zapytuję, jak to... Ale patrz, masz odpowiedź. Co tutaj ci dziecko napisało? Ile ma lat? 11. Kolejna rozmowa z kolejnym dzieckiem. Co tutaj ci dziecko napisało? Ile ma lat? Powiedz mi, mówisz, że się nie spotykasz. A miałeś się dzisiaj wybrać, bo byłeś zmęczony po nocce, ale wstępnie miałeś się dzisiaj spotkać w Sandomierzu. Proponowałeś takie spotkanie. Pamiętasz? Ale i tak bym nie pojechał. Ale po co proponowałeś? A inaczej zapytam. Dobrze zarabiasz? Nie mów, gdzie pracujesz, bo ja wiem, ale mnie to nie interesuje tutaj na tym nagraniu. Dobrze zarabiasz? No dobrze. I dlatego proponowałeś 12-letniej dziewczynce seks za pieniądze? Dlatego, że jesteś dobrze sytuowany, chciałeś zapłacić 12-latce nie, za seks? Tak bym się nie spotkał. To po co proponowałeś 12-latce? Że się z nią spotkasz, zapłacisz jej za seks? To po co piszesz? Po co kłamałeś, dziecko? Czemku, jak się nawarzyło piwa, trzeba je wypić. No niestety, byłeś aktywny, mega aktywny w sieci. A z wieloma takimi dziećmi piszesz, kojarzysz? Nie pamiętam. A spróbuj tak 5, 10, 20, 30. Ile tych dzieci jest? Ale szczerze, ja tu mam... Wszystkie kartki z tych roków. To ile tych dzieci jest? Jak myślisz? Czy się pogubiłeś te liczby, że jest ich tak dużo? Tak, że to nie pamiętam. To ja ci powiem, że ja w tym momencie, na tę chwilę, dysponuję materiałem dowodowym, że piszesz z szóstką osób małoletnich. W wieku 11, 12, 13 lat. Z szóstką. To jest materiał dowodowy, którym ja dysponuję. Pytanie, ile tych osób jest naprawdę... Więcej, no ale to już wiesz ty sam. Mówisz, że nie... No tyle na to więcej. Aha, że tyle wystarczy. 6-11-latek ci wystarczy. Okej. Okay. Czemuś, mówisz, żeby się nie spotkał, tak? Proponuję spotkanie, tak, ale by się nie spotkał. Nie. Okej.
To powiedz mi, po co wysyłasz zdjęcie swojego penisa? Po co? Nie spotkałbyś się? Okej. Okay. Ale po co do 11-12-letniej dziewczynki wysyłasz zdjęcie jej penisa? Sam, ale potem usunąłem wszystko. No muszę cię zmartwić, nie usunąłeś. Ale dla odmiany mamy kolejne zdjęcie twojego penisa, bo to nie był jednorazowy przypadek. Mamy kolejne zdjęcie twojego penisa. Kurczę, trochę to sobie nagrywam. Trudno. To jest konsekwencja, no przemuś. Nie chcę. Ale no, ktoś jest... Tam to panią przemonić. Poproszę tam tą panią, żeby tam pani nie rozdawała. Ja to usunęła. I to zdjęcie. Dobrze, ale no to jest pani zewnątrz, to nie jest niegodna, to jest... Ale nagrywaj zdjęcie. Ale dziwisz się, Przemek, tu jest plac zabaw z dziećmi. Ludzie się boją. Przemek. Ty masz na wyciągnięcie ręki przepiękny plac zabaw tutaj w tej twojej miejscowości. A ja tutaj nie przebywam w ogóle. Ale nie dziw się, że ludzie się boją. Przemek, Przemek, ty pisałeś co najmniej do 6 małoletnich osób. Nie, teraz się boisz? Chłopie, epatowałeś swoim przyrodzeniem we wzwodzie, a teraz się nagle boisz, że ja mam to na kartce wydrukowane? Dobrze, będę mówił ciszej. Ja jak obiecuję, to dotrzymuję słowa. No Przemku, to są emocje. Przemku, to są emocje, bo widzisz, jestem rodzicem, zresztą jak każdy z nas, zobacz ile tutaj nas osób stoi, 5 osób tutaj stoi, każdy z nas jest rodzicem. Powiedz mi jedną rzecz, proszę, to już wiesz, dlaczego wysłałeś to zdjęcie, czy nie wiesz? Przypomniałeś sobie? To zadam ci inne pytanie, może na to mi odpowiesz. Przemek, ale popatrz, ja tobie obiecałem mówić ciszej, ale tobie obiecałeś ze mną rozmawiać. Oczekujesz ode mnie dotrzymania słowa, a ty sam nie dotrzymujesz. Nie, ja nie krzyczę. Pokazać ci, jak ja głośno mówię? Chcesz usłyszeć mój donośny głos? To wtedy pół miasta się tu zbiegnie. Przemek, to inna rzecz. Wysłałeś nagie swoje zdjęcia? Okej. Okay. Chciałeś się spotkać na seks za pieniądze? Okej. Okay. Ale po co chciałeś, żeby po tym spotkaniu dziecko dało tobie swoje rajstopy i majteczki noszone? Kręci cię to? Czy nie wiem, czy może lubisz prać? Tak, nie wziął, tak. Nie wziąłbyś. Przemek, masz świadomość tego, że pisanie do osób małoletnich to jest przestępstwo? Czy nie masz takiej świadomości? Mam. Masz? Myślę, że powinieneś mieć. Nie będę mówił dlaczego, ty wiesz dlaczego, ja wiem, skąd ty powinieneś tę świadomość mieć. Masz świadomość tego, że łamanie prawa nie jest niczym dobrym? Bo myślę, że cię wychowano w takim duchu i wiesz dlaczego tak cię wychowano. Ja też to wiem, ale nie będę tego głośno mówił. Przemek, wysyłanie swojego przyrodzenia we wzwodzie to jest przestępstwo. Wysyłanie zaproszenia do spotkania na seks 12-latce za pieniądze to jest przestępstwo. Pisanie do dziecka na przykład, że chcesz dotykać jej nóżek i cipeczki, pisanie do osoby poniżej 15 roku życia to jest przestępstwo. Masz tego świadomość? Byłeś kiedyś karany? Miałeś konflikt z prawem, czy nie miałeś? Przemek? Nie miałeś konfliktu z prawem? Nie. Nie wiem, czy wiesz i czy masz świadomość, tak jak powiedziałem, że skoro to jest przestępstwo, to naszym obowiązkiem jest, na nic wiedzę o tym, że ktoś popełnia przestępstwo, powiadomić policję. W związku z powyższym powiadomiliśmy policję, Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu o tym, że zdemaskowaliśmy mężczyznę, który popełnia przestępstwo w artykule 200 kodeksu karnego, czyli przestępstwo pedofilii. Wielokrotnie, ponieważ ja mówię co najmniej o 6 dzieci. Jak widzisz, w tym momencie na miejscu pojawili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tarnobrzegu. W związku z tym, że zachodzi bardzo poważne, uzasadnione podejrzenie wobec ciebie odnośnie popełnienia przestępstwa, o którym wspomniałem, naszym obowiązkiem jest przekazać ciebie w tym momencie w ręce funkcjonariuszy policji. Miało być tak. Co niniejszym czynie. Dzień dobry, policja Tarnobrzeg, wydział kryminalny. Odwróćcie. Mam dobrze z tego. Proszę się odwrócić. Nie musi być to. Proszę się odwrócić. Zatrzymamy. Przestępstwo. Artykuł 200. Kodeksu karnego. Czy ktoś się ma za tych łaciskami? Nie. Mam je zabrać do ciebie? Proszę, tego nie robić. A ma pan kogoś tutaj w Kożycach? Mam rodziców, siostrę. A mogą podjechać w Kożycy? Do siebie? Ale oni nie mogą. Nie mogą to przetrzymać. Tylko są tam moi. Słucham? Tylko są u mnie i oni nigdzie nie pójdą. No to lepiej, żeby były same w domu, czy żeby ktoś z rodziny je wziął?
Dobra, pójdziemy na mieszkanie, to będziemy rozmawiać. No, proszę, będę tak.